Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Stopy procentowe, ważna informacja, będą prawdopodobnie po raz kolejny podniesione w USA. Jeszcze dzisiaj o godzinie 20 czasu polskiego o 25 punktów bazowych. Co to dla nas oznacza? Co to oznacza dla Bitcoina i dla inflacji w Stanach Zjednoczonych oraz dla firm i banków? Ponieważ banki upadają. Kolejne banki, tym razem regionalne w Stanach Zjednoczonych, praktycznie upadają, ponieważ ich akcje znowu lecą na łeb, na szyję, w dół. PacWest Bancorp, Western Alliance Bank Corporation i Metro Bank. To są banki, każdy z nich zatrudnia po kilka tysięcy osób. To są banki, które tracą w tym momencie na swojej kapitalizacji w związku z utratą płynności w sektorze bankowym. Ludzie zaczynają wypłacać swoją gotówkę, a te banki nie mają odpowiedniego zabezpieczenia ze względu właśnie na wcześniej rosnące stopy procentowe. I zwróćcie uwagę, od tych stóp tak naprawdę wszystko się zaczęło. Mam na myśli te spadki na Bitcoinie w marcu 2022. Gdyby nie ten globalny kryzys, gdyby nie podnoszenie stóp procentowych na potęgę, być może cena Bitcoina wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale właśnie przez to zdecydowanie w USA o dojściu, o wysokim podniesieniu stóp procentowych, te spadki Bitcoina się rozpoczęły. I na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że powoli wygaszane są te podwyżki stóp procentowych. Ta podwyżka 25 punktów bazowych to jest być może jedna z ostatnich w tym roku, być może jeszcze jedna nas czeka, być może jeszcze dwie, ale wiele się mówi o tym, że te stopy procentowe nie będą podnoszone jeszcze więcej niż 2-3-krotnie w tym roku. A co to oznacza dla Bitcoina? To oznacza, że ten cały strach, to całe zabieranie kapitału z rynku, które było od 2022 roku, ono się powoli kończy. Powoli się kończy, a co się może rozpocząć? Może się rozpocząć ogromny bank run, o którym mówię już od kilku miesięcy. Bank run, czyli ucieczka kapitału z banków przede wszystkim zachodnich, USA. Dlaczego? Ponieważ inwestorzy jak mają ufać systemowi bankowemu, jeżeli ten jak domino chwieje się w posadach? I co będą robić ze swoim kapitałem inwestorzy i ludzie, którzy posiadają pieniądze w tych bankach? Gdzie będą go przenosić? Robert Kennedy Jr. pisze na swoim Twitterze, że upadek banków jest wierzchołkiem mega kryzysu gospodarczego. To nie tylko banki, pisze. Liczba ofert pracy spadła trzeci miesiąc z rzędu. Zamówienia w głównych fabrykach spadły drugi miesiąc z rzędu, a inflacja niszczy klasę średnią i robotniczą. Musimy zwrócić naszą uwagę na odbudowę narodu, tak pisze Robert Kennedy Jr. Natomiast Arthur Hayes pisze na swoim Twitterze, i to jest były CEO BitMEXu, giełdy kryptowalutowej, pisze o tym, że Bitcoin jego zdaniem prawdopodobnie osiągnie wartość 1 miliona dolarów z powodu potencjalnego upadku regionalnych banków z nieruchomościami komercyjnymi o niskiej płynności i planuje skorzystać z tego. Kupuje akcje krótkoterminowe, opcje sprzedaży na te banki i Hayes uważa, że niewidzialna natura Bitcoina może sprawić, że będzie to atrakcyjna, bardzo atrakcyjna opcja dla inwestorów szukających ochrony swojego bogactwa. Arthur Hayes pisze na swoim Twitterze, przetłumaczmy jego tweeta, jak myśleć o First Republic Bank. To jest bardzo proste. Czy regulatorzy faktycznie rozwiążą problem i powstrzymają kryzys bankowy? Jego zdaniem jest to mało prawdopodobne. Czytamy dalej. Niezależnie od tego, czy grupa banków kupuje First Republic Bank ze słodką zniżką, czy FDIC przejmuje, to musimy zadać sobie pytanie, które brzmi następująco. Czy organy regulacyjne w końcu sobie zdadzą sprawę, że albo Fed obniża stopy procentowe, aby zamknąć spread pomiędzy stopami depozytowymi i RRR albo BTFP, albo akceptuje każdy kredyt bankowy jako zabezpieczenie. I czytamy dalej, że Fed
jego zdaniem prawdopodobnie nadal będzie chciał podwyżkę o 25 punktów procentowych na najbliższym posiedzeniu, ale jego zdaniem oni nadal nie rozumieją i po prostu mają nadzieję, że rynek jest głupi, ponieważ tak czy inaczej kolejne podwyżki doprowadzą do upadku pozostałych firm i pozostałych banków. Czy tak trudno to zrozumieć? To jest oczywiste. Tylko pytanie, kiedy to domino w końcu się zatrzyma i na jakim punkcie? Czy będziemy musieli oglądać upadki największych banków? Być może jest to całkiem prawdopodobne. Pytanie tylko w jakim terminie, pytanie tylko jak długo to będą przedłużali. Prawdopodobnie będą to przedłużali jak najdłużej się da, ponieważ nie mają innej możliwości. A w związku z tym, jeżeli będzie tutaj cały czas walka pomiędzy stopami procentowymi i walka pomiędzy inflacją i tak naprawdę dodrukiem pieniądza, zapożyczaniem się kolejnym i kolejnym, po to, żeby ratować być może kolejne i kolejne banki, no to pytanie, co się stanie w opozycji do dolara z Bitcoinem? Jak Bitcoin sobie poradzi? I tutaj ten milion dolarów za Bitcoina, to już nie okazuje się, że może to nie jest tylko marzenie, tylko to może jest jak najsensowniejsze rozwiązanie z tej całej sytuacji. Co wy na ten temat sądzicie? Jak zwykle napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, a te wszystkie dane pokazuję wam po to, żebyście mieli szerszy pogląd na rynek. No i na chwilę obecną Bitcoin, no właśnie, na chwilę obecną tutaj się niedużo dzieje. Mieliśmy niewielkie wzrosty rezerwy Bitcoina dwukrotnie w ciągu ostatnich 24 godzin. Mimo wszystko Bitcoin jeszcze podbił, ale w takim szerszym interwale, jeżeli dzisiaj te stopy procentowe zostaną poniesione o 25 punktów bazowych, tego rynek się spodziewa. No właśnie, jeżeli tego rynek się spodziewa, to prawdopodobnie częściowo już to wycenił. Historycznie, nawet jeżeli rynek spodziewał się danej podwyżki, to i tak zwróćcie uwagę, Bitcoin odreagowywał. To było 22 marca, to był 30 luty. I za każdym razem, gdy spodziewaliśmy się odpowiedniej podwyżki, Bitcoin tak odreagowywał w dół, ale też warto zwrócić uwagę, Bitcoin wcześniej miał całkiem solidne wzrosty. Czy teraz te wzrosty są? Być może niewielkie, być może jakieś niewielkie odreagowanie nas tutaj czeka, ale jak szybko, jeszcze raz zadam to pytanie, jak szybko duży kapitał zacznie ratować swoje oszczędności, przepompowując je w sektor Bitcoina, w market cap Bitcoina. Jak szybko to się stanie i jak krótko będziemy na tych niższych poziomach, być może bardzo krótko. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. A na MaxData będziecie mieli dostępne już niebawem alerty automatyczne, ustawiane indywidualnie na życzenie oraz sztuczną inteligencję MaxGPT, która będzie w stanie za was analizować projekty kryptowalutowe w czasie rzeczywistym z dostępem do internetu. No i myślę, że dlatego warto mieć dostęp lifetime do MaxData. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.